Korfanty odwołał powstanie, a ojciec powiedział, miało być i będzie. I cały czas było w ten sposób, tutaj nie wolno, a on wywołuje. To już go znali, że to on będzie zaczynał, bo się nie będzie z niczym liczył. Odwaga, prawda, to jest. Ja musiałem uchodzić z pierwszego powstania do Śląska, bo bych nie żył. My byli Niemcy zatukli. To raczej lepiej sam sobie życie odebrać. I oni tam żadnego żywego nie puścili. Mordowano kobiety, mordowano dzieci. Tam byli moi koledzy z rozbitym czołem, mózg wytrysnął, rozprute wnętrzności, poucinane u kobiet piersi. To nie są tatarskie opowieści. To, co na własne oczy widziałem. Moi rodzice pochodzą z dwóch rodów potomków Sejmu Wielkiego. Dziadek ze strony ojca rodziny był synem jednego z dowódców powstania styczniowego. Działacze walk niepodległościowych to najczęściej pochodzą z takich rodzin, które zasłużyły się w powstaniach poprzednich. Ojciec urodził się w Siemianowicach Śląskich. Korfanty się urodził 200 metrów dalej. Rodziny potem się pobrały. Także moja kuzynka wyszła za jednego z Korfantych. To był Jan Korfanty, syn Jana Korfantego, brata Wojciecha. Jan Stanek już w wieku lat 12 zainteresował się działalnością sportową. Był twórcą Sokoła, a w wieku lat 17 był przewodniczącym drużyny Sokolej w Siemianowicach Śląskich. Tam był zespół teatralny Fredro, w którym ojciec występował, prawda, w komediach. No i kilka zespołów churalnych, prawda, też ojciec tam się zaangażował. W wieku lat 19 został powołany do Armii Pruskiej. Kierował jednostkami łączności. Brał udział w różnych i Verdun, i dwukrotnie bitwy pod Somą. Listopada 18 roku wrócił do Siemianowic, od razu wrzucił pruski mundur, przystąpił do organizowania Związku Wojaków. Ze Związku Wojaków zmieniono nazwę na Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska. Ojciec tutaj werbował ochotników do 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Po pierwszym powstaniu ojciec był ściągnięty do Warszawy. Piłsudski rozmawia z kierownictwem POW-u. Dam wam, co mam najlepszego. 500 oficerów legionowych. I rzeczywiście przekazał. Wydał takie rozporządzenie do wszystkich pułków Armii Polskiej, że mają natychmiast zwalniać Ślązaków z wojska, żeby mogli przekroczyć granicę pruską na Śląsku. I wtedy właśnie przyjechało mnóstwo oficerów. Ustalony był termin, że tego i tego dnia rozpocznie się powstanie, ale przyjechał brat Korfantego Jan, odwołując to powstanie. Powiedział, że Korfanty podjął decyzję, że na drodze dyplomatycznej załatwi się to, że Polska dostanie te tereny, może bez walki. Ojciec od razu tylko tyle odpowiedział. Miało być powstanie, dzisiaj wybuchnąć i będzie rozpoczęcie. Koniec. Tamten odjechał. Oczywiście pewnie powiedział to od razu bratu, ale ojciec rzeczywiście rozpoczął, prawda, rozpoczął to powstanie i po południu już walczyły cztery okręgi.
Na okres plebiscytu Niemcy poprzywozili różnych emigrantów, którzy urodzili się na Śląsku, a potem zamieszkali na terenie Niemiec. Każdy mógł wziąć udział w tym głosowaniu. Głosowanie wyszło na terenach przemysłowych na niekorzyść Polski. No i wtedy to już nawet się zdenerwował Korfanty. No, że trzeba coś zrobić, żeby zmienić sytuację. Zasada była, w miastach się nie walczy. No, przecież Ślązacy nie mogli sobie swoich miast, przemysłu, swoich kopalni, hut pozwolić, żeby one się w ruinę zamieniły. To się nazywało cernowanie miasta. Ojciec też to organizował. Po tym trzecim powstaniu ojciec się znalazł w jednostkach wojskowych na terenie samej Warszawy. Później sam tu skierowany został właśnie do tego 71. Pułku Piechoty jako specjalista, oficer szkoleniowy. Ojciec odpowiadał za łączność tam i potem nawet był komendantem podchorążówki. Tam był szpital wojskowy, którym kierowniczką tam była moja mama. Ojciec sam słyszał, że jest jakaś piękna kobieta, którą wszyscy podziwiali. Jeden z kolegów ojca mu tu opowiada, że chciałby się z nią ożenić. No więc ten gada. A ojciec powiada, jak taka piękna, to ja się z nią ożenię. Mama patrzy, a tu idzie jakiś ekstra wyorderowany. Ojciec miał bardzo dużo tych odznaczeń, więc to wyróżniał się wtedy. No więc idzie taki mocno wyorderowany oficer. No i tak podszedł tam pod okno i mama słyszy coś takiego. Czy pani to jest ta Maryla słynna? No to mama się roześmiała oczywiście. Tak? No miała być pani taka piękna. No owszem, jest pani ładna, nawet bardzo ładna, ale znowu taka piękność. Mama ha, oczywiście. No i ojciec powiada, mogę przyjść wieczorem? A to się będę pytał, oczywiście, że przyjdę. I odmaszerował. No i tak się zaczęło. Ślub wzięli w Warszawie w kościele garnizonowym. To był oficerski ślub pod szablami. Musiała być zgoda władz na kandydatkę na żonę oficera. Jeżeli oficer się ożenił bez tej zgody zwierzchnich władz wojskowych, to 2 lata twierdzy. W 1934 roku dostał dekret przejścia na emeryturę, osobiście podpisany przez Józefa Piłsudskiego. Przyjechał na Śląsk i objął jedną z funkcji kierowniczych w husie Falwa. Ojciec przyjmował przede wszystkim powstańców śląskich do pracy. Co się nie podobało, myśmy wywalczyli Śląsk, a tu z Polski Centralnej na Śląsk mnóstwo ludzi tam się dostało, tak, i pozajmowali stanowiska. I wtedy się zrobiła cholerna awantura polityczna i w tym momencie zaproponowano ojcu oficjalnie w Katowicach wysokie stanowisko w Centrali Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych, która rządziła całym przemysłem na Śląsku. Zanosiło się na wojnę. 15 sierpnia ojciec przyjechał z 2 rozkazami. Pierwszy to jest zorganizować ewakuację wspólnoty interesów poza Śląsk, a drugi rozkaz przygotować rodzinę do wyjazdu do Warszawy. Myśmy przyjechały dosłownie
wieczorem przed dzień wybuchu wojny, czyli 31 sierpnia. Przyszli go aresztować. Jest Stanek. I ojciec do nich, ale tak, oczywiście, proszę bardzo. Tutaj do salonu, do takiego pokoju, że jak w stołowie tam go wprowadził, bo to było kilka pokoi. No i proszę czekać, ja go zaraz zawołam. Po niemiecku oczywiście, śliczy mówił po niemiecku. On go zaraz zawoła. No to prawda. I zamknął na klucz drzwi z tamtej strony i sobie poszedł. No więc ojciec był taki. Właśnie. Jak go aresztowali, to najpierw się znalazł Mysłowica jeden, potem Grozozen. I w tych kamieniołomach to oni głodni i dźwigali ogromne ciężary. Był tam taki piec do wytapiania stali. W momencie, kiedy te samoloty nadlatywały i to jasne było, że będą bombardować, no to cała obsługa, bo to no SS-mani, no cała obsługa tego obozu wlazła do tego pieca. Tak, zamiast do schronu jakiegoś, to do tego pieca, no to jest betonowe, elegancko, prawda. I teraz kwestia, jak ci rzucili bomby, to ten piec się to się zapaliło. I oni się tam usmażyli. I teraz jest kwestia taka, bo to są relacje ojca, to tego, jak przyjechał, jak wrócił, także to jest na pewno prawda, bo to ojciec opowiada. No więc jak oni się usmażyli, no to wszyscy byli głodni, ci więźniowie. Więc teraz tam były różne narodowości, więc tam jakieś te Kałmyki ze wschodu, z terenu byłego Związku Radzieckiego, to zeżarli tych upieczonych tych gestapowców. Polacy i Żydzi i Czesi się nie wzięli do tego, tak dalej byli głodni i patrzyli, jak tam ci podobno zeżarli do szczętów czeskich. Potem z tego obozu macierzystego to wszystkich tych więźniów prowadzili do Schwerina na Bałtyku. W Schwerinie czekały barki i mieli załadować tych więźniów na te barki i zatopić, żeby ślad nie został dla świata, co oni robią z więźniami politycznymi. Tymczasem wojska amerykańskie podrzucani desant zrobili na ten teren. Myśmy myśleli, że ojciec nie żyje, bo przychodziły listy właśnie z tego miejsca, prawda? I wiadomo było, że zbombardowane i myśleliśmy, że nie żyje. No tymczasem przyszedł list potem, że ojciec jest i przyjedzie pierwszym, żyje, jest z Lubeki przed list. Żyje i wróci pierwszym możliwym transportem. No i tak się stało. Jechał w stanie strasznym. Tak jakby miał co najmniej no, 95 lat, tak wyglądał. Mama przerażona była, jak go zobaczyła. Jasiu, to ty? Naprawdę? Zmarł w 40. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Całe życie jestem bardzo dumna, że jestem córką jednego z głównych organizatorów dowódców powstań śląskich. Mam w tej chwili prawie 90 lat, prawda? Tu na tym świecie jeszcze. Przede wszystkim muszę zadziałać, żeby pamięć
o działalności mojego ojca przetrwała dla następnych pokoleń.